Przede wszystkim entuzjastycznie zostały przyjęte te projekty zaprezentowane przez pana premiera Morawieckiego i przez pozostałych mówców na samej konwencji, bo było widać, że rzeczywiście to wpisuje się w oczekiwania osób, które były na sali, ale muszę powiedzieć, że potem wyruszyło w Polskę blisko 40 polityków Prawa i Sprawiedliwości i z rozmów, które moi koledzy z tych relacji, które przekazywali, to wszyscy mówią o tym, że to są propozycje, które są bardzo entuzjastycznie przyjmowane, oczekiwane. Jest świetna atmosfera na tych spotkaniach. Ja muszę też podzielić się z Państwem właśnie swoimi doświadczeniami, bo również takie spotkanie odbyłam. I rzeczywiście wydaje mi się, że przede wszystkim Polacy czekali na to, żebyśmy wreszcie do nich pojechali, zaczęli z nimi rozmawiać i właśnie mówić o nowych propozycjach. A o co pytają Polacy? Polacy przede wszystkim pytają o sprawy bieżące dotyczące ich tej codzienności takiej zwykłej, ale też pytają oczywiście o sytuację w Polsce, interesują się tymi projektami, które my przedstawiamy, nawiązują do tego. Dobra rozmowa. Ja muszę powiedzieć, że przecież w swojej karierze polityka odbyłam już bardzo wiele, setki spotkań z wyborcami, a te ostatnie lata, począwszy od kampanii w 2015 roku, no to było naprawdę bardzo dużo spotkań. Atmosfera w tej chwili jest podobna, jest potrzebna, ludzie tego potrzebują, ale ja myślę, że przede wszystkim potrzebujemy tego my. My, politycy, potrzebujemy tej rozmowy, potrzebujemy tych spotkań, bo to zawsze daje taką też możliwość spojrzenia z innej perspektywy na to, co się robi tutaj w Warszawie. A jakieś trudne pytania padają na tych spotkaniach? No, dzisiaj rozmawiałam na przykład z panią minister Rafalską, która mówi, że spotkanie nie było łatwe, dlatego że miała na swoim spotkaniu bardzo dużo szczegółowych pytań odnoszących się do indywidualnych przypadków osób, które tam przyszły i dzieliły się swoimi troskami, problemami. No, ale wiadomo, że pani minister Rafalska jest wysokiej klasy specjalistą od spraw emerytalnych, spraw społecznych, więc naturalną rzeczą jest, że te osoby tam się pojawiają. Pytania są różne, bo one dotyczą przede wszystkim bieżącej polityki, przede wszystkim dotyczą oczywiście tego, co dzieje się u nas w kraju, ale też i tych kwestii związanych z naszymi relacjami z Unią Europejską. No, pełna różnorodność. A o nagrody pytają? Ja wczoraj, muszę powiedzieć, nie padły takie pytania, nawet były stwierdzenia, że ci państwo, którzy tam byli na sali, mówili o tym, że bardzo dobrze oceniają pracę rządu, więc tego typu pytania i z tego, co mówili mi dzisiaj moi inni koledzy, tego